trofeum. No, cześć. To znowu ja. Deacon, muszę ci coś powiedzieć. Hej, to nie jest luz, to tylko ręka. Mówiłeś mi, że lepiej nie wracać, a ja cię nie posłuchałam. Niby wiedziałam, że jest coraz gorzej, ale no... Przecież nikt z nas nie wiedział, że to tak walnie, a na pewno nie tak Słuchaj, szybko. Nic nie rozumiesz. Ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. To jest... to wyłącznie moja wina. Hej, nie zostawię cię przecież. Obiecałam ci coś. Pamiętasz? Deacon, czekaj! Sara, no chodź. Tu jest jakiś dzieciak. Czekaj. Hej. Hej, wszystko gra? Chodź, poszukamy twoich rodziców, okej? Okay? Naprawdę, trzeba ruszyć. Dalej, dalej. Ona mnie cieknęła. O cholera. A jest bardzo źle? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie aż tak źle. Jezu. Okej, okay, dobra. Tylko tu trzymaj jak najmocniej. Możesz biec? No nie, ale może tam radę iść. Dobra, może być. Już prawie jesteśmy. Dwie godziny temu było tu pełno federalnych. Tak, pewnie już się ewakuowali. Tak, tak, pewnie się zmyli. A, jest cała chłopana. No już pewnie zahaczyło nerkę czy coś. Udało się zagażenie. Jak się trzymasz, siostrzeczka? To durne. To był taki mały... taki mały dzieciak, taki... taki pieprzony szczyl. Z wielkim kurwa nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Okay. Kolejna banda. Lepiej zniknąć, się przebiega. Wylecmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No chodź. Może tu trochę odpoczniesz. Hej, już dobrze, dobrze. Strasznie mi przypominała moją małą siostrę, wiesz. Kiedyś całymi dniami bawiłyśmy się w chowanego. A ona wtedy... ona wtedy chowała główkę w swój płaszcz, kotek. Pocieli mnie kiedyś, ale nie aż tak. Ma gorączkę. Jezu. Popatrz. Trzeba spadać. Nie, nie ten. Nie. A... chodź. Dasz radę iść, kochanie? Daj górę. Tak, trzymam. Poszukaj wyjścia. Odwróć jego uwagę, a ja spróbuję go jakoś zajść. Spoko, spoko, idź, idź. Dam radę, idź! Spierdalaj! Gościu! Hej, nie mam broni! Nie mam broni! Posłuchaj, gościu, posłuchaj mnie! Tam jest moja kobieta, dźgnęli ją. Właśnie próbujemy iść na dach. Wydawaj się! Helikopter, więc proszę, wysłuchaj mnie. Zabiłeś mi żonę! O nie, słuchaj. Nie wiem nic o tym, że zabiliście. Jest mi bardzo, bardzo przykro, ale serio, nic nie zrobiliśmy. Słuchaj! Weź! Oddaj mi broń! Oddaj mi broń! Ja tak chcę! Zabiłeś ją! Puść! Puść! Co ci się stało? A co znowu? Chodźmy. Potrzebuję pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją.
Nie mogę już nikogo zabrać. O'Brien? Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, Chrzaniak, to nie ma szpitali. Macie lekarzy, macie system, macie wszystko. Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. O'Brien! Okej, szlak. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej. Okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Okej, Buzę, dawaj, śmigłowiec już leci. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. Co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Riffinger Check. Buzer nie poradzi sobie teraz bez mnie. Odtaż mi go. Wsiadasz? Nie. Śpij spokojnie, dobra? Ja niedługo do ciebie zajrzę i... Tak, wiem, nie chcesz, żebym to robił, ale... Buzer chyba ma rację. Nie potrafię się powstrzymać. No to... Jak mówiłem... Wrócę. Buzer? Kolejny śmigłowiec Niro. Ciekawe, co oni kombinują. Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Zastanawiałem się, od czego wszystko się zaczęło. Korzenie sięgają daleko, aż w II wojnie światowej. W 1947 federalni przegłosowali, jak to leciało, ustawę o bezpieczeństwie.
Dla jej mocy federalni zyskali prawo przejmowania naszych dróg, torów kolejowych i stacji radiowych. Wszystkiego, co sobie tylko zażyczyli. I to bez nakazu. Dzisiaj federalnych już nie ma, ale jesteśmy my. Wniesiemy światu światło prawne. Prawdę mówiąc, spodziewałem się tego. Lata temu mieliśmy zdjęcia obozów śmierci i zwięzić obywateli Ameryki. Nikt mi nie wierzy. Nie doszłoby do tego, gdyby odezwało się nas więcej. Mówię pamiętam. To już się nie powtórzy. Mark Koblenz, Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwu. No, co do jednego miałeś rację, Kob. Te wszystkie obozy uchodźców Niro faktycznie okazały się obozami śmierci, ale innymi niż można było się spodziewać. Zejść? Ja tylko poluję na świrusy, Buzer, rozumiesz? No Fea to jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. Kurwa, konsacja! Cholera! Jednego mniej! Czekaj! Chyba zwalniają! Da, zatrzymują się!
Co się stało? Wszystko okej? Nie, nie, nic mi nie jest. To były takie strzały ostrzegawcze. No bo gdyby chcieli mnie trafić, pewnie już bym nie żył. Nick, pamiętasz jak ci mówiłem, że życie ci sprzedło? Tak, 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 dam radę. Bez odbioru. Usypiacz nie działa! Pewnie, że działa! Inaczej ten pomysł skóry, jak już by cię... Szybciej, pani doktor, szybciej! Uspokój się! Uwaga! Akuj, to zjeżdżamy! Wracaj tu z tym! Ty mały gnojku, to moje! Kurde, co oni to w ogóle robią? Wyglądało, jakby próbowali wiązać świrusy. Kurwa, nie wiem, jak to opisać. Jedną z straszek wzięli w pętlę i chyba umieścili na niej urządzenie tropiące czy coś. Co? Wiązać? Co to znaczy? No wiesz, wiązać. Jakby chcieli z nich pobrać próbki czy coś. Jak ci goście z programów o dzikich zwierzętach. Nieźle popierdolone. Przegoniła ich grupa rojaków. Spieprzali w podskokach, ale zostawili coś. Radio. Zaraz. Nie myślisz chyba, że Sara... Nie. Ja sam nie wiem. Ja tylko... on żyje, Boozer. On żyje. O'Brien, jeden z tych z Niro. Spróbuję go namierzyć, jeśli to możliwe. Chcę tylko uzyskać odpowiedzi. Cholera. No dobra. Słuchaj, niedługo znów będę mógł jeździć. Pomogę ci, Dick. Jeśli on żyje, znajdziemy Drania. A żebyś wiedział. Zajrzę do ciebie później. Bez odbioru. Okej, O'Brien. Gdzie do cholery jesteś? Hej. Hej. Trochę się zgubiłem. Może mogłabyś mi pomóc?
Przepraszam, zgubiłeś się? Tak, w zasadzie szukam Old Bell na Proud, ale nie widzę tutaj zbyt wielu znaków. Daj spokój, chyba sobie żartujesz. Nie. Co? O co chodzi? Co? A, no cudownie. Po prostu idealnie. To cudownie. W opór cudownie. To co z tymi wskazówkami? Co? Przykro mi, nie wiem, gdzie jest Belnok, Belnak, Belni, Bel... Belnap? Belnap, no właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Naprawdę ci nie pomogę, przykro mi. Znaczy się nie? Nie. Okej, dobra. Wielkie dzięki. Hej! Jasne. Może cię podwieźć? Tak, poproszę. Miło, że w końcu zaproponowałeś. Jestem Sara. A ja Deacon. O, przepraszam, ufejdałam cię. Nie wiem, co ja... To ustrojstwo... W sumie to żadna filozofia. Przerzuć prostu... nogę, tak. Okej. Okay. O, tutaj... O! Wow. Dobra. Gotowa. Hej! Hej! Trzymaj się. Bardzo ci dziękuję. Do usług. Tu nie ma zasięgu i nie działa sieć. Przecież siedzę. A niedaleko stąd jest bar Szalonego Uliego i tam mają... Sieć! W sensie internet. Wiem, wiem. No tak, jasne. Także... To co taka fajna dziewczyna robi w takim miejscu? A wiesz, ciągle zadaję sobie to pytanie. Prowadzę badania. Znaczy, obserwuję. Dzięki. Nie miałem pojęcia, czym są badania. No tak, badam rośliny. Badasz rośliny? No. Hej, hej, uważaj! Trzymaj, trzymaj się! Nic ci nie jest? Nie, tylko... Jezu, ale było blisko. Hej, na pewno wszystko gra? Tak, nic mi nie jest, tylko... O Boże. Hej, hej. Mam zasięg w telefonie. Cześć. Wszystko gra, tylko... Ten samochód, co dostałam od ciebie, to jebany rzęch. Potrzebuję lawety. Jestem na... Nie wiem, jakiejś... Nie wiem, gdzie Droga jestem. Droga 42. Droga 42? Tak, jakąś milę dalej. To widzimy się, jak przyjedziesz. Zabiorę cię z powrotem do auta. Możemy poczekać na lawetę. Sama nie wiem. No dobra. Jestem pewna, że kiedy ci chłopcy wrócą, to chętnie cię podwiozą, więc... Okej, okay, niech będzie. Dobra, tylko... Daj mi chwilkę. Zaraz tu dobra, będą, dobra, więc... Dobra, dobra, chrzanić to, jedziemy. Tylko tym razem ostrożnie, dobrze? Wcale się nie zgubiłeś, prawda? Zależy, kogo spytasz. Moja ex powiedziałaby, że pogubiłem się lata temu. Ale te okolice znasz całkiem nieźle. Czyli nie pochodzisz stąd? Nie, jestem z Seattle. Firma, dla której pracuję, po prostu otworzyła tutaj laboratorium. Dlatego przyjechałam na dopustkowie. Badać rośliny? Zgadza się. No tak, już ci mówiłam. No więc tak, moja firma pracuje dla klienta z branży bioinżynieryjnej i część z tych roślin, które badam, jest dosyć rzadka i tak się składa, że rosną właśnie w tej okolicy. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. O kurde, a to co? Clint! Mamy towarzystwo! Kurde.
ma! Co my tutaj mamy, chłopaki? Takiegoś twardziela, tak? Tak! Tak, jeszcze raz! No i jak tam, motorowcu? Teraz dawaj, dawaj! Teraz nie jesteś taki twardy, co? Ty nic nie łapiesz, co nie, motorowcu? Tak! Pożałuję tego! Damy mu wycisk, podoba ci się to? A może to? Szalić to ja odpadam! Czekaj, czekaj! Chwila, ktoś tu! Spierdalamy! Jazda! O Jezu! O mój Boże! O nie, nie! O mój Boże! Hej! Strasznie mi przykro! Sama nie wiem, tylko zajrzałam do twojej torby, nie, no i porządku. Zobaczyłam to... O mój Boże, mogłam kogoś zabić! A wiesz? O cholera! Ach, ale najpierw musisz w nich przynajmniej wycelować. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam, zobaczyłam... Tylko zobaczyłam to w twojej torbie i po prostu chciałam zadzwonić na policję, ale... Teraz nie było żadnych kresek, nie miałam zasięgu. Poczekam tu spokojnie. Aż przyjdzie twój facet. Okej. Dziękuję. Serio, nigdy wcześniej tego nie robiłam. A dałbym się nabrać. Serio? Tucker, obóz Hot Springs. Jesteście tam? Potrzebuję więcej informacji w sprawie tej ocalałej z Marion Forks. Powiedziałam ci wszystko, co wiem. Młoda kobieta. Czekaj. Larsen wspominał coś o Hungry Jim's, starej naleśnikarni. Drwal, wielka góra naleśników. No, kojarzę miejscówkę. Dobra. Dwal, wielka góra naleśników. No. Dwal, wielka góra naleśników. No, kojarzę miejscówkę. Dobra, to zacznę tam. W porządku. I pamiętaj, sprowadź ją tu. Parę dni temu przyjeżdżała tędy grupa włóczęgów. Sprzedaj nam kilka gnatów. Może coś z tego ci się przyda. Będę o tym pamiętać. Bez odbioru. Dawaj, dawaj! Mięso.